Witam, dzisiaj napiszemy program z użyciem podprogramów, czyli tak zwanych funkcji label. Narysujemy sobie coś takiego. Więc włączamy program. Standardowo tworzymy na początku plik. Z rozszerzeniem H, jednostka milimetry. Tworzymy block form. To jest wymiar 50x50x15 grubości. X, istotna kwestia, tutaj mamy środek tego układu wymiarowego, więc X będzie minus 25, Y minus 25 i Z minus 15. A drugi rok będzie plus 25, 25 i 0. Ustawiamy właśnie ten punkt zerowy. Wybieramy narzędzie. Coś większego może dla odmiany. Pracuję w osi Z. Powiedzmy prędkość skrawania 250. Posuw powiedzmy 500. Ustawiamy się narzędziem w tym miejscu, powiedzmy, że dojedziemy do tego punktu, czyli X 25, szerokość narzędzia, czyli powiedzmy około 40, X minus 40, Y 5, posuw maksymalny. Zjeżdżamy do dołu na płaszczyznę bezpieczną. Zjeżdżamy jeszcze raz do dołu, na razie na 0. Zrobimy coś takiego, że to całą głębokość będziemy w 5 przejściach po 2 mm, a później wykonamy jeszcze jedno przejście dookoła konturu, tak jakby obróbka wykończeniowa. Więc dopiero w kolejnej linii zjeżdżamy na kolejne 2 mm do dołu. Włączmy sobie rysowanie. Wjeżdżamy w materiał. Do punktu, tutaj wszystko jest symetryczne, więc to będzie X20, minus 20 i tutaj połowa tej wartości, czyli Y10308. 20, Y10308. Promień 5. Korekcja lewostronna, będziemy frezować współwierznie. Posuw automatyczny, obroty wrzeciona, prawe chłodziwo. Kolejny fragment to jest ten łuk. On jest na X1333, Y18125 i promień R22,5. X 13, 33 w minus, Y 18, 125, promień 22,5, kierunek zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, czyli DR minus. Kolejna część to jest ten łuk. Tutaj się przesuwamy na z tej samej wysokości, w osi Y zostajemy, tylko w osi X się przesuwamy na też 13,33, promień 15. X 13,33, Y zostaje ten sam, promień 15, kierunek przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara.
dalej te same elementy, tak jak tam były, tylko że właśnie po prostu plus minus różne wartości, bo to są tak jakby lustrzane odbicia, można powiedzieć. Czyli kolejny łuk x 20, y 10, 308, promień 22,5 zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Linia prosta tutaj ma cała ma długość 20,616. Czyli 20,616, ale to jest cała długość, a wymiar jest tak jakby liczony od tej wartości, więc to jako jeden odcinek trzeba policzyć. Czyli musimy tutaj wstawić wymiar inkrementalny w osi Y i w minus. O tak. Kolejny łuk x 13, 33, y to była ta wartość 18, 125 w minusie. Promień 22,5. Kierunek przeciwny do kierunku ruchu wskazówek zegara. Zgodny z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Kolejny łuk x minus 13,33. W osi Y się nic nie zmienia. Promień 15 mm. Kierunek tutaj przeciwny. Kolejny łuk x 20 na minusie. Y 10 308, promień 22,5 i tutaj będzie zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. Znowu się pomyliłem, Y na minusie jeszcze, nie dojechaliśmy do góry, teraz do góry. Przejeżdżamy poza kontur, czyli jeśli tutaj jest 20,616, to możemy wpisać 21. Y 21 i wyjeżdżamy. Z tym, że wyjedziemy do pozycji w tej najlepiej, w której zaczynaliśmy wjeżdżać. X minus 40 i Y plus 5. X minus 40, Y 5. Promieniem tym samym, powiedzmy. Zobaczmy, co nam wyszło. Włączymy wyświetlanie narzędzia. Mamy takie coś. Tylko teraz jak zrobić to, żeby ten program był wykonany 5 razy no za każdym razem na większą głębokość. No więc wchodzimy właśnie do edycji programu i chcemy, żeby od tego miejsca, czyli od Z0 do Z, pomiędzy Z0 i Z-2 zaczynał się tak jakby podprogram i żeby ten fragment po prostu powtórzył kilka razy. Więc pomiędzy tymi dwoma wierszami wstawiamy label set. To jest tak jakby rozpoczęcie podprogramu. Możemy wpisać albo jakąś nazwę, albo cyferkę. Wpisujemy tutaj label 1. Zatwierdzamy. Koniec podprogramu wpisujemy na koniec obrobionego konturu. Zakończamy również przez wpisanie label set. Z tym, że cyferkę 0. 0 to jest zakończenie podprogramu. Jakikolwiek podprogram byśmy rozpoczynali, to jego zakończenie jest label 0. Następnie, żeby ten program był wywołanie go i powtórzenie, to jest label call. Call label
numer właśnie tak jak to wpisaliśmy, tam było 1, więc wpisujemy call label 1, reply, czyli powtórz, tutaj raz go wykona na początku, więc musimy jeszcze 4 razy, reply 4, enter, sprawdźmy co się teraz stanie. Wykonuje właśnie 5 razy, tylko że za każdym razem w tym samym miejscu. Ja chcę, żeby było coraz głębiej. Więc musimy zrobić coś takiego, że zagłębienie się na te właśnie 2 mm, które tutaj jest, żeby było za każdym razem nie na minus 2, tylko o 2 mniej od poprzedniego poziomu. Czyli 2, ale inkrementalnie. Sprawdźmy teraz. Proszę bardzo, jest coraz głębiej za każdym razem. Tak jak wspomniałem na samym początku, jeśli chcemy, żeby była tak jakby obróbka zgrubna na 5 stopni, a później jedno przejście obróbka wykańczająca, w wywołaniu narzędzia dodajemy nadatek na promień narzędzia, na przykład pół milimetra. I wtedy narzędzie się odsunie od zaprogramowanego konturu o pół milimetra. Następnie po skończeniu tego właśnie podprogramu, tych 5 właśnie przejść, wybieramy narzędzie jeszcze raz, Tool Call, to samo, które było, czyli to było, jak dobrze pamiętam, 16. Tak, pracuje w osi Z, parametry te same jakie tam były, osób 500, bez nadatku na długość, ale i nadatek na promień, tym razem 0. Z tym, że jeszcze raz jak tutaj to zrobimy, to będzie kolejne zagłębienie. Więc musimy się tutaj podnieść w osi Z o 2 mm do góry, ponieważ tutaj tak jakby kolejne znowu pojedziemy do dołu, więc tutaj podnieśliśmy się do góry, wywołujemy podprogram jeden raz, czyli nie wpisujemy nic, można powiedzieć. I on się zacznie właśnie od opuszczenia znowu na tą samą głębokość. Jak już to wykona, jedziemy w osi Z, powiedzmy na górę na 200, sposobem maksymalnym i koniec programu M30. I sprawdźmy jak to będzie wyglądać. Ustawię kursor na krawędzi ściany, dzięki temu jeśli narzędzie weźmie ścianę, to będzie po prostu widać, że zmieniło swoje położenie. Tak właśnie tutaj widać, że krawędź ściany przesunęła się względem kursora.